Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w drugiej, a zarazem chyba ostatniej części, no na pewno ostatniej części weekendu z Marvelem. Dzisiaj recenzja Lego Marvel, tym razem Avengers 76140, czyli Iron Mech. Tak więc ja jestem Lego Siatka Mila i zapraszam Was do oglądania. Wczoraj recenzowaliśmy sobie Spidermana, dzisiaj przyszła pora na coś według mnie fajniejszego. Chociaż Spiderman też nie był aż taki zły, jak go opisałam na filmie, bo tam w sumie się na niego za bardzo uwziąłem. No dobra, tutaj mamy naprawdę ciekawą konstrukcję, dodatkowo świetną minifigurkę. Zobaczmy pudełko od boku, tutaj mamy kilku Avengersów. Też ten hak wygląda trochę dziwnie. Wyglądam troszkę jakby chciał zjeść sobie nos, no ale nieważne. Z tyłu mamy ilustrację naszego Ironmana wychodzącego ze swojego nowego mecha. Z tyłu tutaj, znaczy z boku jakieś napisy, a od dołu oczywiście kod kreskowy, dzięki któremu możemy je kupić. No dobra, a my przechodzimy już do gotowej konstrukcji i tak ona wygląda. Mamy tutaj no coś podobnego jak wczoraj tego Spidermana. I tak to się ogólnie prezentuje. Bardzo fajne łapki, tutaj możemy sobie ruszać tymi palcami, ale w sumie na początek myślę, że przyjrzymy się instrukcji, potem elementom zapasowym, potem minifigurce, a na sam koniec mechowi. Tak więc cóż, mamy tutaj instrukcję, która nie bardzo różni się tak samo jak w Spider-Manie. To w sumie w ogóle się nie różni od pudełka, tylko że tutaj mamy jeszcze ten nadziejny znak Instruction Plus zamiast figurki i znaczku Avengers. Tutaj mamy instrukcję Instruction Plus. Tutaj zestawy ze Spidermana. Ten i ten już recenzowałem. A tutaj Avengersy. I tego już recenzowałem. Dzisiaj recenzujemy jego. Spis elementów oraz taki pirat. No nie za bardzo się to różniło od tego Spidermana. Dlatego też przechodzimy sobie do elementów zapasowych. No i też niestety nie są one zbyt ciekawe. Mamy tutaj te dwa takie czarne łączniki. To jest akurat spoko do jakichś moców technikowych, to się przydaje. Dwa takie, jeden na jeden z wypustką, jeden taki płaski, jeden na jeden, znowu jeden na jeden, tylko że bordowy. Tutaj taki jak gdyby pizza, tylko że czerwony. Oraz aż cztery takie niebieskie elementy, które gdyby Lego Chima dalej istniało, no to mogłoby być to chi. Tak to się prezentuje. No i dobra. Teraz przejdziemy sobie do głównego smaczka tej konstrukcji, tego zestawiku, czyli Ironmana. Sam Ironman robi naprawdę dobre wrażenie i jest to mój, może się nie uwierzyć, ale pierwszy Ironman, jakiego kiedykolwiek miałam, jeżeli chodzi o Lego, no bo z podróbek już wielokrotnie takiego miałem. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to mamy tutaj takie niebieskie dwa elementy, którym oczywiście możemy sprzedać. Też były w magazynie Lego Ninjago na luty, gdzie był nasz Kai. No ale dobra, w sumie mu to odepnę, żeby Wam pokazać całego minifiga. No naprawdę mi się on mega podoba. Bardzo fajne nakolanniki, takie złociste. Dodatkowo też ma bardzo fajny torsik. Ogólnie rzecz biorąc, był taki zestaw z Lego Avengers Endgame, gdzie był Iron Man Hall of Armor i tam mieliśmy aż 4 zbroje Ironmana. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście recenzję, bo mój kuzyn posiada ten zestaw i w sumie możemy z nim ją zrobić. Naprawdę bardzo ładny, wracając do figurki, naprawdę bardzo ładny nadruczek na torsie. Tutaj taki biały element, myślałam, że on będzie niebieski, ale też jest spoko. Z tyłu takie różne elementy zbroi, no i naprawdę fajny hełm, on mi się bardziej podoba niż ten otwierany i zamykany, no ale właśnie ma jeden minus, że nie może się otwierać. Ale zobaczcie, to jest w sumie nawet trochę słodkie. Tak mi się to wydaje, jakby to był taki chomik. W sumie wszystkim się to chyba tak kojarzy. Okej, otwierając mamy taką twarzyczkę. Ja sobie sięgnęłam po czarne włoski, bo mam je akurat odrobinę, ale w zestawie ich nie ma, tak więc od razu Wam to mówię. Bardzo ładny nadruk na główce. Taki niebieski, już jak pewnie gada z tą Friday, a z tyłu mamy już normalny uśmieszek Tonego Starka. Naprawdę bardzo ładna figurka. Od razu jeszcze raz Wam powiem, że te włoski nie są w zestawie, więc jak szczerze chcielibyście kupić akurat tych włosków, no to nie kupujcie tego, bo ich tutaj nie ma. Ale ja sobie je dodałem. Tak więc cóż, teraz przejdziemy sobie do mecha.
Mech Ironmana prezentuje się naprawdę ładnie i tutaj myślę, że jest on nieco pozbawiony tych takich fajnych elementów zabawowych, które mieliśmy na przykład w Spider-Manie, no bo tutaj nie możemy sobie przyczepić jego elementów broni, musi on mieć je tam, ale tutaj też mamy takie jak gdyby niebieskie elementy, chociaż one w żaden sposób nie strzelają, ale nic nie robią, więc tutaj chyba nie ma zbyt ciekawie. Jeżeli chodzi o kolejny element zabawowy, no to tutaj możemy sobie strzelać takim elementem. On strzela tymi elementami, już to kiedyś było chyba nawet w Straży Pożarnej w Lego City w 2019, z tego co pamiętam, no ale już po prostu nie będę tego pokazywał, bo to się bardzo łatwo gubi, nawet bardziej się gubi niż w tut shooterach. Jeżeli chodzi o elementy, dla których warto to kupić, no to na pewno te sztabki, no mamy je tutaj aż 7 sztukach, naprawdę jest i tutaj grubo, naprawdę dobrze, bardzo duże. Jak gdybyśmy budowali jakąś kopalnię, no to możemy sobie właśnie kupić kilka albo kilkanaście takich zestawów, żeby pozbierać pełno tych takich sztabek. No i naprawdę byłoby to bardzo fajne. Niestety też mam tutaj dużo naklejek, ale są to takie oto łokcie, jeżeli możemy to tak nazwać. Tutaj też są takie elementy, tutaj oraz na stopach jeszcze tutaj. Takie dwa, ale bardzo się cieszę, że to jest na druk, tak samo jak było w przypadku Thanosa i tak samo jak wczoraj w przypadku Spidermana. Jak sobie to otworzymy, no to mamy ten, no powiedzmy, że fotelik, chociaż to nie jest fotelik, ale możemy sobie tutaj właściwie usiąść naszym Tonym Starkiem, oczywiście tylko na stojąco, bo siedzieć się tutaj nie da, jak wszyscy to wiemy. To możemy sobie oczywiście dawać no, do tyłu i do góry. Tak więc ogólnie mech naprawdę mi się podoba. Z tyłu jeszcze, no tak to się prezentuje. Naprawdę bardzo fajny i myślę, że zrobimy sobie teraz takie małe podsumowanie wszystkich czterech mechów. Moi drodzy, tak prezentuje się cała kolekcja wszystkich czterech mechów, które mogliśmy znaleźć w poszczególnych zestawach. Pierwszy z nich to jest oczywiście Venom i tutaj mamy go akurat z zestawu z samolotem Spidermana. Dalej mamy Thanosa i tutaj mamy go z osobnego zestawu. Dalej mamy Ironmana, którego dzisiaj recenzowaliśmy, również z osobnego zestawu, oraz Spidermana też z osobnego. Jeżeli miałbym Wam polecać jeden z tych trzech, no bo one są w tej samej cenie katalogowej, no to myślę, że jeżeli lubicie Ironmana i chcielibyście zdobyć kolejną jego wersję, no to tutaj Wam polecam tego Ironmana. Jeżeli znowu nie macie Spidermana, a jesteście jego wielkim fanem, no to Spidermana. A jeżeli na przykład macie Ironmana z takiego polibaszka również, który jest dosyć trudno dostępny, teraz już pewnie jest na Lego Shopie oraz w Lego Store, ale ja tam często nie jeżdżę, więc niestety nie mogę go zdobyć. A macie takiego Ironmana, a na przykład chcecie się pobawić w tą finałową scenę w Avengers Endgame, no to tutaj polecam Wam bardziej Thanosa, żebyście mogli się tak właśnie pobawić. Jeżeli znowu nie lubicie tych takich no niby elementów tych kamieni nieskończoności, a macie swojego Thanosa i macie Ironmana i macie Spidermana, a jesteście wielkim fanem Venoma, tak jak w sumie ja, i chcecie mieć jakiś fajny zestaw z Venomem, no to tutaj Wam polecam no, dołożyć praktycznie tą stówkę i zakupić sobie o właśnie zestaw z tym Venomikiem, bo naprawdę jest on dosyć ciekawy, ma on aż 4 ręce, a figurka jest zniewalająca. Ale teraz w sumie to były tylko moje podpowiedzi, wybór należy do Was, który z bohaterów Wam się najbardziej podoba, mi wszystkie cztery, chciałem je zdobyć, teraz je już mam, tak więc cóż, dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego mojego filmu, jeżeli film się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz o daniu dzwoneczka, by być na bieżąco z każdymi moimi nowymi filmami. Oraz napiszcie mi proszę w komentarzu, który z tych czterech mechów Wam się najbardziej podobał, jestem tego ciekawy, tak więc cóż. Jeszcze raz wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!